Znaczy, gdyby zapowiedź pana premiera Donalda Tuska o wydłużeniu wieku emerytalnego kobiet i mężczyzn do 67 lat była zrealizowana w tym tempie, w jakim to zapowiedział i w tym tempie, jakie wynikało z exposé, to bylibyśmy przodującym krajem Unii Europejskiej. Bo tylko w 5 krajach Unii Europejskiej, jak do tej pory, podjęto decyzję o wydłużeniu wieku emerytalnego i mniej więcej do tego samego wieku, a więc wieku 67 lat. Tylko w żadnym, poza jednym wyjątkiem krajów, gdzie podjęto tę decyzję, to tempo nie jest tak duże. A więc w przypadku mężczyzn wiek emerytalny 67 lat Polak by osiągnął w roku 2020. W przypadku Niemiec to jest 2024, w przypadku Hiszpanii to jest rok 2027, a więc my tutaj jak gdyby przelicytowaliśmy słowami pana Donalda Tuska zapowiedzi i decyzje tamtych rządów. Przyglądałem się także innym krajom Unii Europejskiej i w żadnych z tych krajów nie przewiduje się wzrostu wieku emerytalnego do 67 lat. Jeżeli są wzrosty, to do wielkości, która u nas dzisiaj obowiązuje, a więc 65 lat, w pojedynczych przypadkach 66 lat. I jeszcze decyzji tam nie podjęto. A więc reasumując, nie możemy się porównywać z krajami Europy Zachodniej, gdzie średnia wieku życia i przebywania na emeryturze jest zdecydowanie wyższa niż w Polsce, bo tam jest około 15 lat przebywania średnio na emeryturze, a u nas gdyby ten wiek emerytalny został podniesiony do 67 lat, to mężczyzna statystycznie żyłby tylko 4-5 lat na emeryturze. Oczywiście odkładając na tą emeryturę przez prawie 50 lat. A więc te proporcje są zdumiewające, a jednocześnie zastanawiające, dlaczego przy tak dużym stażu składkowym nie stać naszego systemu emerytalnego, żeby zabezpieczyć świadczenie na odpowiednim poziomie. Po prostu ten system jest dziurawy, po prostu ten system wcześniej był drenowany na zupełnie inne przedsięwzięcia, na zupełnie inne zadania. No i problem się pojawia kolejny. Przecież my nie mamy rynku pracy dla tych, którzy pozostaliby jeszcze aktywni zawodowo, nie mówiąc o tych, którzy wchodzą kolejnymi rocznikami w aktywność zawodową po osiągnięciu określonego poziomu wykształcenia. Ci ludzie najczęściej wyjeżdżają z kraju, co jest największą naszą stratą, bo najpierw w nich inwestujemy środki publiczne, a później tak właściwie ci ludzie pracują na rzecz rozwoju gospodarczego zupełnie innych krajów. A więc z taką polityką oczywiście zgodzić się nie możemy i takiej filozofii nie poprzemy, jeżeli się pojawi w sensie stosownego projektu ustawy.